Witaj ponownie na kanale One Business TV. W tym odcinku naszych poradników do PrestaShop w wersji 1.6 zajmiemy się organizowaniem zaplecza pracowniczego. Bardzo często, zwłaszcza w przypadku dużych firm o ugruntowanej pozycji na rynku, działaniem i administracją sklepu internetowego zajmuje się cały sztab ludzi. W takim przypadku praca oparta na dostępie do panelu administracyjnego poprzez jeden login, jedno hasło, byłoby skrajnie nieefektywne, niewygodne i niebezpieczne. Dlatego w systemie PrestaShop funkcjonuje system kont pracowniczych, dzięki czemu każdy z pracowników sklepu może mieć własne konto z własnymi danymi logowania i, co bardzo ważne, z odpowiednimi uprawnieniami. Pokażę teraz, w jaki sposób możemy zarządzać tymi kontami. Przechodzimy do zakładki Administracja Pracownicy. W przypadku braku wcześniejszej ingerencji, po założeniu sklepu na liście pracowników znajdować się będzie i jedna pozycja. Superadmin z danymi na które został założony sklep przy instalacji. Powiedzmy, że do naszego zaplecza dostęp potrzebuje mieć kolejna osoba. Musimy zatem stworzyć odpowiednie konto. Klikamy w tym miejscu na Dodaj nowego pracownika. Naszym oczom ukazuje się następujący formularz. Mamy do wypełnienia takie pola jak imię, nazwisko. Te dane będą ukazywane m.in. po zalogowaniu w tym miejscu. Awatar, czyli taki element personalizacyjny. Nie mamy jednak opcji uploadowania własnej grafiki. Awatar jest automatycznie pobierany z naszego konta w serwisie prestashop.com. Dalej najważniejsze pola, czyli e-mail i hasło, czyli dane logowania do naszego konta. Opcja zapisania się do newslettera PrestaShop. Domyślna strona, czyli miejsce, do którego automatycznie będziemy przenoszeni po zalogowaniu na nasze konto. Domyślnie jest to pulpit, a mamy do wyboru praktycznie wszystkie miejsca w panelu. Język, czyli w jakim języku będzie wyświetlany panel administracyjny dla danego pracownika. Szablon, czyli kilka wyglądów naszego panelu do wyboru, element typowo wizualny. Orientacja menu, możemy ustawić sobie menu po lewej stronie lub u szczytu strony. W obu przypadkach menu jest umieszczone na stałe i nie podlega przewijaniu. Włączone, czyli opcja wyboru, czy dane konto ma być aktywne, czy można na nie się logować i z niego korzystać. Profil uprawnień. Do wyboru mamy cztery typy, czyli. Superadmin – najwyższy poziom uprawnień, bez żadnych ograniczeń. Logistyk, czyli profil dla pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie magazynem i obsługę wysyłek, z takimi też uprawnieniami w panelu. Translator – na nasze, ja bym to przetłumaczył jako tłumacz, ewentualnie redaktor, to profil pracownika odpowiedzialnego za treści na stronie sklepu. Ma dostęp do produktów, tłumaczeń i podstron CMS. Oraz Salesman, czyli handlowiec, sprzedawca. Profil przeznaczony dla pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż. Ma dostęp do produktów, zamówień, bazy klientów oraz statystyk sprzedaży. Na końcu przypisujemy dane konto do naszych sklepów w opcji Multistore i zapisujemy całość. W tej zakładce mamy jeszcze dwie opcje. Pierwsza z nich określa minimalny odstęp w minutach, pomiędzy którymi można zmieniać hasła dostępowe do panelu. Druga opcja określa, czy mają być zapamiętywane języki formularzy w panelu dla danego pracownika. O co w tym chodzi? Chodzi o języki dodawanych informacji, gdzie przy polach wpisywanych mamy do wyboru wprowadzany język, np. przy opisach produktów. Pracowników oczywiście możemy usuwać oraz edytować za pomocą formularza pokazanego przed chwilą. Oczywiście pod warunkiem, że mamy uprawnienia superadmina. Dziękujemy za oglądanie naszych filmów. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej firmowej strony internetowej, gdzie mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą. Zachęcamy również do odwiedzin naszego firmowego bloga. Kłaniamy się One Business TV.